No i tak, nowy miesiąc, a w BetClicku zwrot kasy za przegrany kupon cały czas aktualny. Zaraz powiem o tej promocji nieco więcej, bo jeżeli kupon ci nie wejdzie, to po prostu BetClick zwróci ci kasę. To jest bardzo prosta promocja. Za chwilę, za moment. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Nawet takim kliknięciem pchacie ten kanał do 100 tysięcy subskrypcji, także dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, kilka kuponów na dzisiaj. Oczywiście piłka nożna jest w niszy aktualnie, wiemy o tym, ale jest kilka piłkarskich kuponów na dzisiaj, więc zobaczymy, co tam jest przygotowane. Debiuciki dzisiaj na kanale. Oczywiście do kuponów zaraz przejdziemy, jak chcesz to przewiję. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs. Zaproszę do naszych mediów, grupki, Instagram, Discord, czyli klasyka. Słuchajcie, zwrot kasy za przegrany kupon to jest promocja aktualna w BetClicku. Jeżeli wy tam nie macie konta, a założycie sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy przy rejestracji, dziękuję bardzo, to możecie sobie zagrać kupon. Obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy dyscypliny, obojętnie jaka stawka, może być coś takiego, ale wcale nie musi, bo to ma być wasz pomysł. Wasz kupon, wasz pomysł tutaj na ogranie BetClicka. I słuchajcie, jeżeli ten kupon wejdzie, to gratulacje. BetClicka ograliście, nie musicie grać dalej, nie musicie tego absolutnie obracać. Wszystko może lecieć od razu na konto bankowe. Jeżeli nie wejdzie, jeżeli się nie uda, jeżeli się nie przyfarci, no to BetClick zwróci kasę, minus podatek ze stawki. We freebecie jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. Proste? Ja myślę, że bardzo proste. Także osoby zainteresowane tą promocją powitalną, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, założenie konta minuta i coś tam można sobie skleić. Obojętnie co. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Discorda, szykujemy powoli drugą edycję Ligi Typera. Dodatkowo giveaway, kupony, masa kuponów do przeglądania. Instagram, dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie ma. Linki do wszystkich tych trzech miejsc w opisie pod tym filmem. Wskakuj, jeżeli masz ochotę, serdecznie zapraszamy. I oczywiście lecimy z konkursem, jak zawsze kasa w BetClicku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Valerengą Oslo a Wikingiem. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 18.00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. To jest liga norweska, piłka nożna. Serdecznie zapraszam do typowania. A my przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście do kuponów. 5 propozycji na dzisiaj. Tak jak mówiłem, debiuciki, czyli osoby, które jeszcze nie typowały, mają szansę spróbować swoich sił tutaj u nas na kanale. Paweł proponuje nam dubla. Dubla z Finlandii. Proszę bardzo, mamy mecz, w sumie dwa mecze ekip, które no są mocne, jeżeli chodzi o Finlandię. Są to ekipy, które będą walczyły prawdopodobnie o mistrzostwo. HJK grające na wyjeździe z Honką. Mamy tutaj propozycję na to, że HJK nie przegra minimum 2 gole w meczu. HJK aktualnie wicelider, zaraz za Kuopio lub Kups, jak to woli, punkt straty. No i zarówno jednym i drugim noga się gdzieś tam umsknęła w poprzedniej kolejce. HJK z czerwoną kartką dociągnęło remis do jednego w wyjazdowym meczu z Haką. I tutaj no jest po prostu podobne założenie u Pawła, że HJK znowu tego meczu nie przegra z Honką i minimum 2 gole w tym spotkaniu zobaczymy. Na pewno warto zwrócić uwagę na ofensywę HJK, bo jest to najlepsza aktualnie ofensywa w lidze. 14 meczów, 23 strzelone gole. Identyczny typ mamy, jeżeli chodzi o mecz lidera aktualnego, czyli oczywiście Kuopio, albo tak jak mówię Kups, bo tu jest różne nazewnictwo. Kuopio w poprzedniej kolejce przegrało z Mariehamnem. To jest w ogóle ciekawe, bo przedostatnia ekipa w lidze ograła Kuopio i to na wyjeździe, czy Kuopio grało u siebie, więc mocny faworyt tutaj stracił punkty. No i teraz znowu jest upawa takie założenie, że się odbiją po tej porażce i nie przegrają z Lahti. To jest jedna z gorszych ekip w tej lidze. 11 meczów, 8 strzelonych bramek tylko i trzecie miejsce od końca. I też overek 1,5 gola, więc tutaj identyczne założenia. Takie same rynki, ta sama liga, po prostu inne drużyny. Czyli taki dubelek, słuchajcie, od Pawła i będziemy dalej. Mamy overowego trebelka od Igora. 1500 zł na stawce. Oczywiście kupon nie rozbity, tak jak doskonale widzicie, bo jest 3492 zł do ewentualnego wygrania i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. 3 mecze wybrane na overy 1,5 gola. Czyli ostatnio takie dosyć częste rzeczy, które czy to na grupie, czy na Discordzie, czy na YouTubku też czasem się podoba coś takiego. Po prostu grane overki. Tutaj Igor sobie znalazł 3 mecze, w których no, twierdzi, że te overki będą zrobione. Jeżeli chodzi o spotkanie, słuchajcie, River Plate, polecimy sobie tak cyferkowo, jak to wygląda, czy statystycznie chociaż się spina. No tutaj się spina, bo gospodarze średnio 2,2 gola na spotkanie w tym sezonie, River Plate średnio 2,4, więc elegancko, tutaj wszystko pasuje. No i te dwa pozostałe mecze to są takie spotkania ekip, jedna ekipa robi fajną średnią, a druga właśnie nie dowozi, dlatego te kursy też takie nie najniższe, jeżeli chodzi o overy 1,5. Mamy tak, spotkanie, słuchajcie, River Plate na wyjeździe, nie, przepraszam, nie River Plate na wyjeździe, Racing Cor
Cordoba z Rafaelą. No to jeżeli chodzi o Racing Cordoba, średnio 2,4 gola na spotkanie, ok, ale goście 1,8. I mamy jeszcze to San Lorenzo z Rosario i tutaj podobnie. San Lorenzo tylko 1,3 gola na spotkanie. Jeżeli chodzi o Rosario, 2,5 bramki na mecz. Czyli to są takie spotkania, widzicie, jedna ekipa robi dużo, druga strasznie mało. Zobaczymy, czy Igor dobre mecze wybrał. Mam nadzieję, że tu 3492 PLN wrócą. Wrócą do budżetu. Także trzymam za to kciuki i lecimy dalej. Mocny singiel. Mocny singiel od Jakuba, słuchajcie. Grubo grany typ. Pitos. Mamona może tu być zrobiona. Też mamy Finlandię i mamy spotkanie SJK na wyjeździe z Ilves. Jeżeli chodzi o SJK, to to jest trzecia ekipa z tej wielkiej trójcy w tym sezonie. Tyle samo punktów co HJK i punkt straty do lidera. I tutaj mamy propozycję na to, że czysto SJK na wyjeździe wygra z Ilves, ale będzie under goli. Ważna informacja. SJK jak na trzecią ekipę w lidze strzela dosyć mało tych bramek, bo w 12 meczach 16 strzelonych i też mało traci. Druga najlepsza defensywa w tym sezonie, w 12 meczach 7 straconych goli i myślę, że tym Jakub tutaj się kieruje, że idzie pod faworyta, bo Ilves, no po prostu słaba ekipa, no co tu dużo mówić. 5 ostatnich meczów, 3 remisy, 1 zwycięstwo, porażka, faworytem no na pewno jest SJK, mimo że grają na wyjeździe, no ale dlatego też ten kurs jest taki fajny. I tutaj w tym zakładzie mogą paść maksymalnie 4 gole, SJK oczywiście musi wygrać, czyściocha tu mamy. Maksymalnie 4 gole. Wow. No ja trzymam kciuki, bo takie mocne singielki od czasu do czasu też są tutaj mile widziane. Lecimy dalej. Kupon Daniela, słuchajcie. Piękna kombinacja. Mamy kombinację na kuponie Japonia i Korea. Uwaga, pierwszy mecz o 12:30. Sagan Tosu z Urawą. To jest oczywiście Urawa szanownego pana Skorży. I tutaj tak, Urawa, która gra na wyjeździe, słuchajcie. Tu mamy BTTS-a proponowanego w tym meczu. Urawa aktualnie na czwartym miejscu. Fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o cyferki, bo 18 meczów, 25 strzelonych goli. Oczywiście defensywa dobra. Druga najlepsza w lidze, 14 straconych. No i tutaj Sagan Tosu oczywiście ma gdzieś tam być ekipą, która tego BTTS-a napędzi, bo ofensywa identyczna, też 25 strzelonych goli w 18 meczach, ale też 21 straconych, czyli defensywa ciut słabsza, jakby zakładamy, że przez tą słabszą defensywę Urawa tutaj gola strzeli, no ale Sagan gra u siebie, też ta ofensywa jest na dobrym poziomie i też tutaj jest w tym kuponie takie założenie, że tego gola strzelą, czyli BTTS, obie drużyny muszą strzelić przynajmniej po jednym golu. Wiem, że dzisiaj egzotyka na kuponach, ale i tak jest tego sporo, słuchajcie. Myślałem, że będzie mniej kuponów do wyboru, myślałem, że będziemy tu jakiś problem mieli, żeby film dziabnąć. Absolutnie żadnego problemu nie ma. Do tego spotkania mamy dorzucony gol gości. Seul gra z Dajeonem, nie mam pojęcia, jak się czyta tą nazwę. I teraz tak, Seul mocny faworyt, to jest oczywiście Korea, 12:30 dzisiaj, więc niedługo, sprawdzajcie zegarki i pilnujemy. Seul jest faworytem, ale powiem wam szczerze, że jak sobie zerknąłem na tabelę, to okej, goście mają o wiele gorszą defensywkę, ale znowu w ofensywie wyglądają całkiem dobrze, bo strzelili w 19 meczach tylko 2 gole mniej od Seulu i to strzelili w tych 19 meczach 30 goli. To nie jest jakaś tam, wiecie, sraczka i tragedia. Moim zdaniem ciekawie wyszukana propozycja. Dwa ostatnie bezpośrednie mecze, nawet z BTTS-em, czyli goście dzisiejszego spotkania gola strzelali. Zobaczymy. Może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Jest jeszcze kupon, słuchajcie, od Tymona. Trochę mniej niszowe spotkania, bo mamy tutaj Norwegię i mamy Szwecję. Jeżeli chodzi o Norwegię, to mamy zakład, że Viking nie przegra meczu z Vålerengą i zobaczymy overek 1,5 gola. Viking, który jest liderem. Viking, który trzyma się w tym czubie. Oczywiście Bodo już odjechało, bo Bodo ma 31 punktów, jest liderem. Viking ma 20, ale to jest punkt straty do Bran, który jest na drugim miejscu i 3 punkty straty do Tromso, więc tutaj ścisła czołówka, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o Vålerengę, kiszka w dupie, brzydko mówiąc. No słuchajcie, 10 kolejek rozegranych, 10 punktów zdobytych, z czego 3 ostatnie mecze do porażki, 17 straconych goli. Po prostu to nie wygląda. Tutaj zdaniem Tymona Viking tego nie przegrywa. 2 gole w spotkaniu zobaczymy. I mamy jeszcze overek. Klasyczny overek 2,5 goli w meczu Malmö. Kiedyś ktoś mnie tutaj na YouTubie mnie poprawiał w komentarzach w końcu. Malmö. I Siriusa. Tutaj mamy overek 2,5 goli i zapewne no jest taki pomysł, żeby to Malmö kręciło te overki. Bo jak się strzela w 12 meczach 31 goli, no to pewnie ktoś tutaj liczy, że postrzela się jeszcze więcej. Ale powiem wam szczerze, że goście tego meczu 3 ostatnie mecze zwycięskie. Może też tutaj coś jakieś 3-1 dla Malmö, 2-1 i ten typ będzie zaksięgowany na zielono. Słuchajcie, na dzisiaj mamy wszystko. Piękne, szalone, egzotyczne kupony. Bardzo mi się to podoba. To jest troszkę odskocznie od tych topowych lig europejskich, ale myślę, że wszyscy już powolutku na nie czekamy. Przypominam, że te wszystkie kupony mogą być przegrane. Nie ma gwarancji, nie było i nie będzie na kanale. Obstawiamy nigdy żadnej gwarancji, że coś na pewno wejdzie. Pamiętajcie o tym. To są propozycje ludzi takich jak wy, takich jak ja, czy takich jak chłopacy tutaj od nas z ekipy. Pamiętajcie o tym, żeby do nikogo nie było pretensji.
Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Dzisiaj 11:30 live'ik, piona przybija, trzymajcie się, pozdro, elo!